Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na odcinek, w którym pokażę wam, jak wykonuję mój makijaż na co dzień do szkoły. Jeśli chodzi o mój makijaż, to jest on dość prosty. Nagrywam dla was taki filmik, ponieważ pojawiało się wiele pytań, na przykład jak robię brwi, czego używam, albo po prostu jakiego korektora używam na co dzień, więc te wszelkie wątpliwości wasze rozwieję w tym odcinku, mam nadzieję. Jeśli chodzi o makijaż, to moim zdaniem do szkoły powinien być taki naturalny dość. Robimy makijaż, żeby podkreślić swoją urodę, jak i również zamaskować niektóre niedoskonałości. Jeśli chodzi o moją cerę, to ja mam bardzo suchą i wrażliwą skórę. Jest ona atopowa i jest naprawdę bardzo sucha. Często naprawdę widać mi te takie wszystkie wysuszone skórki, więc naprawdę muszę mieć dość mocne nawilżenie. Za chwilę wam pokażę produkt, który używam na co dzień, wszystkich tych kosmetyków, które używam na co dzień i które te kosmetyki aż tak mojej skóry nie wysuszają, w sensie może trochę, ale najmniej z tych kosmetyków, które przedtem próbowałam, bo naprawdę no, źle to wyglądało, te wysuszenie, te wszystkie skórki, nie był to fajny widok, więc wszystko to wam dzisiaj pokażę. W tym odcinku pokażę wam, jak wykonałam ten oto makijaż, który mam właśnie na sobie, jest moim zdaniem bardzo delikatny i naturalny i maskuje nam to, co chcielibyśmy zakryć, więc to jest coś idealnego dla osób, które potrzebują trochę makijażu i chcą, żeby przy tym dodatkowo wyglądać naturalnie. Mój makijaż zajmuje 20 minut, tak mniej więcej, najdłuższy proces są to brwi, więc mam nadzieję, że film wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapeczki w górze, zasubskrybujcie mój kanał i co, zaczynamy! Zaczynam od nałożenia... Zaczynam od nałożenia primera z Vipo Unicorn Tears Face and Lip Primer. Fajnie nawilża moją skórę. Dzięki temu produktowi... jak ja wyglądam. Dzięki temu produktowi moja skóra nie jest taka sucha. Patrzę tutaj w bok, ponieważ mam lusterko. Mogę się zrobić czerwona. Resztki tutaj daję na szyję, ponieważ również tam mam strasznie suchą skórę. Również mam na powiekach trochę suchości oraz na reszcie twarzy. No jak oczywiście mogłoby być inaczej. Więc primer nałożony. I teraz nakładam podkład. Pokażę wam taką bardziej rozbudowaną wersję. Wtedy nakładam ten podkład. To jest bardzo lekciutki podkład z Everlane Cosmetics. Matte My Day Mattifying Foundation. I to jest kolorek Natural 02. Ale jeśli to jest taki normalny dzień, to używam sobie korektora. Po prostu nakładam pod oczy i tutaj troszkę na policzki. Z Maybelline Instant Anti-Age Eraser. I to jest kolorek 06 Neutralizer. Ale dzisiaj użyjemy sobie tego podkładu, ponieważ chciałabym wam pokazać taką najbardziej rozbudowaną wersję mojego makijażu codziennego. Tego podkładu nakładam jedną pompkę i w zupełności na całą twarz mi wystarczy. W zależności od tego również, jak moja skóra się trzyma, w jakiej jest kondycji, czy jest mniej zaczerwienień, czy więcej, to w zależności od tego nakładam po prostu albo sam podkład, albo sam korektor. Tutaj sobie takie małe kropeczki robię, chyba nawet trochę za dużo wziąłam tego podkładu, że powinna być trochę mniejsza ta pompka. I moim zdaniem nadaje bardzo naturalny efekt. Lubię jeszcze tutaj sobie na szyję trochę dać, żeby nie było jakby z jakiegoś odcięcia jakiejś maski. I gąbeczką wklepuję. Wydaje mi się, że udało mi się dopasować ten odcień do mojej skóry, że fajnie wygląda na twarzy ten podkład. A wy dajcie znać w komentarzu, jakich wy używacie podkładów, na co dzień się w ogóle się malujecie. Z chęcią poczytam i możecie napisać, jaką macie cerę i czy wam się sprawdza w 100%, czy może byście zamienili na jakiś inny, bo przez jakiś powód wam się dany podkład nie sprawdza. Dajcie znać w komentarzu, a może następnym razem, jak mi się skończy, to będę na później wiedziała, jaki sobie podkład kupić. Również podkład rozprowadzam na uszy, żeby nie było żadnego cięcia, bo jak na przykład ja bardzo często noszę włosy za uszy, żeby mi tutaj po prostu nie wchodziły na twarz. I później jak u kogoś widzę, jak ma tutaj takie odcięcie od podkładu, a ucho jest w jakimś innym kolorze, no to
przydajmy się, no to średnio to wygląda, więc ja sobie zawsze tutaj robię też uszy, żeby wszystko to było równe. Teraz moją twarz utrwalam i do tego używam pudru z Lovely, jest to banana chocolate, banana powder i nakładam, rozprowadzam ten puder takim pędzlem z Kropa, bardzo mięciutkie włosie, syntetyczne i w ogóle ten puder przepięknie pachnie. Oczywiście zapomniałam Wam na początku wspomnieć, że ten filmik nie jest instruktażowy, że to, co Wam teraz pokazuję, po prostu nagrywam do Was z Waszej ciekawości, ponieważ wiele osób mnie się pytało, jak robię swój makijaż, jakich kosmetyków używam i tak dalej, więc dlatego Wam coś takiego nagrywam, a nie żeby po prostu Wam pokazać, jak się daną czynność robi. A przechodząc dalej do mojego makijażu, czas na brwi i pokażę Wam na początku, jakich produktów użyłam. Pierwsza rzecz jest to taka właśnie kredka z Primarka. Bardzo mi się ona fajnie sprawdza. Na początku z tej kredki tylko użyłam puder, ponieważ on mi trochę przyciemnia brwi, a później wypełniał wszystko moją pomadą z Vivo. Mam kolorek Soft Brown 1. I może troszkę Wam przybliżę mnie, żebyście może lepiej widzieli coś. Na początku sobie wyczesuję, w sensie rozczesuję brwi, czy można rozczesać brwi? No można chyba, bo jak ktoś ma długie, krzeczaste, no to wiecie, to wtedy mogą zrobić się jakieś kołtuny i trzeba wtedy rozczesać. Dobra, ale tak troszkę je do góry podczesuję, żeby oko po prostu wyglądało na większe i żeby brwi w ogóle... cała okolica oczu była taka bardziej podniesiona. Nie wiem Wam tego wytłumaczyć, ale moim zdaniem to lepiej wygląda. I teraz biorę ten puder z tej kredki z Primarka. W ogóle mój odcień to brown. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonywałam cały makijaż tą marką z Primarka, to zapraszam do filmiku. Tutaj pojawiam się link do niego, więc wbijajcie. A ja zaczynam teraz od końcówki mojej brwi i na początku po prostu tym pudrem sobie tutaj przyciemnię moją brew. Czasami najchętniej po prostu tylko bym sobie to zrobiła i to koniec, ale no, nie wyglądałoby to aż tak ładnie. Jak po prostu jeszcze wypełnieniu do końca tych brwi i nadaniu kształtu. Jeszcze tutaj sobie troszkę to zrobimy, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Ja później już w ogóle nie czyszczę okolicy brwi korektorem, ponieważ wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Na co dzień to wydaje mi się, że nie trzeba mieć ich aż tak, tych brwi dopracowanych i żeby były aż takie idealne. Więc stwierdziłam już od jakiegoś czasu, nie robię korektorem tych brwi. A jeśli chodzi o do takich makijaży instagramowych, to jeszcze rozumiem to. Okej. Jeśli chodzi o puder, to na tyle. Ojej, zobaczcie w ogóle, jak mi wyschła pomada. Ale się da jeszcze nią robić, więc ze spokojem. I teraz biorę na pędzelek. Również jest z Primarka, jest bardzo fajny. On ma szczoteczkę oraz pędzelek. Naprawdę to był udany zakup. No i zaczynam również znowu od końcówki, ponieważ końcówka musi być najbardziej przyciemniona i najbardziej jakby dopracowana. Poczekajcie, jeszcze trochę Was przybliżę. Oczywiście nie jestem specjalistką, więc nie musicie się na mnie wzorować, ale jeśli byliście ciekawi, jak to robię, to proszę bardzo. Naprawdę było dużo pytań, jak robię brwi, albo piszecie mi, że ładne mam brwi, że ładnie robię je. Więc po prostu stwierdziłam, że Wam pokażę. Kurczę, coś mi się nie podoba teraz ta brew, ale mniej więcej ona tak wygląda. Ta brew jest skończona. Za chwilę jeszcze tylko ją utrwalę żelem, a teraz robię drugą brew. I za chwilę się widzimy. Brwi są skończone, teraz przechodzę do utrwalenia i do tego używam tej transparentnej maskary z Miss Sporty, to jest Just Clean Mascara. Tak trochę te brwi zaczesuję tak do góry i później tą resztę tak na bok, tak jak idą te włosy. Okej, no i brwi są już utrwalone, więc teraz przechodzimy do
rozświetlacza. Ostatnio na zmianę używam albo rozświetlacza z Primarka, albo paletki z Eveline Cosmetics i to jest Strobing Sensation 4 w 1. I tutaj mamy takie 4 rozświetlacze. Ja te 3 ze sobą mieszam tym pędzelkiem, on jest z Superfarm. Tak. Oj, zobaczcie, jaki super efekt daje. Bardzo mi się ten efekt podoba. Jeszcze tutaj na nos. Ok. I teraz nakładam takim mniejszym pędzelkiem, on jest z Rossmana, któryś z tych jeden kolorów. Czasami właśnie tak robię, że w zależności od tego, jak jestem ubrana i który kolor z tych rozświetlaczy najbardziej mi pasuje, to wtedy nakładam sobie jeden, albo właśnie czasami wszystkie mieszam. Tym razem no, użyję ten rozświetlacz i nakładam go tutaj, w kącik, drugie oko. Na łuku widyna i pod łuk brwiowy. Druga strona. I praca z rozświetlaczem dobiegła końca. Ostatni etap już mojego makijażu to wytuszowanie rzęs. I w tym celu używam maskary z Primarka. Jest to naprawdę dość spoko maskara. Ponieważ dzięki niej mogę zrobić jako taką moje dolne rzęsy, ponieważ nie wiem czemu, ale są jakieś strasznie krótkie w porównaniu do moich dość długich rzęs górnych, to te dolne naprawdę są ciężkie do wymalowania, a dzięki tej maskarze właśnie w miarę jako tako uzyskuje mi się fajny efekt, więc wytuszuję rzęsy i za chwilę do Was wracam. Rzęsy wytuszowane. Na koniec zawsze smaruję sobie usta jakimś balsamem. Tym razem użyłam Carmex truskawkowy, ale również bardzo lubię używać takich olejków z NYXa. Bardzo fajnie nawilżają usta i ładnie wyglądają, fajnie się tak błyszczą i w ogóle. Więc tak się prezentuje mój makijaż. Nie jest to jakiś zbyt skomplikowany proces. Wydaje mi się, że nie ma tutaj nic ciekawego, ale nagrałam dla Was taki filmik, ponieważ tak jak przedtem Wam wspomniałam, wiele osób się mnie pytało, jak robię brwi i w ogóle wiele było pytań, więc mam nadzieję, że rozwiałam wszelkie wątpliwości co do mojego makijażu na co dzień. Dajcie znać w komentarzu, czy się malujecie, czy nie i czy chcielibyście więcej filmików makijażowych. Wiem, że dość dużo osób chciałoby, ale pytam się po raz kolejny, bo może coś się zmieniło, więc koniecznie wpadajcie na moje wszystkie media społecznościowe, które macie napisane na dole w opisie. No i się żegnam z Wami. Buziaczki i do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda mój makijaż do nagrywania filmów, to tutaj pojawi Wam się link do niego.